artystycznej Barcelony przełomu XIX i XX stulecia. Aczkolwiek właśnie warto zwracać uwagę w dalszym ciągu na ładną architekturę niektórych z kamienic, czy ta nasz po lewej naszej stronie, taka narożna, ładnie zdobiona fasada, za chwilę kilka po prawej stronie na narożniku, na jednym, przy jednym ze skrzyżowań budowla. Kamienica wybudowana w 1856 roku jako siedziba dla takiego ekskluzywnego klubu właścicieli stawnin końskich okolic Barcelony, to dla nas zwłaszcza interesująca pod względem